Cześć mordeczki, zapraszam Was dzisiaj na makijaż wykonany w całości produktami, które będą dostępne na nadchodzącej już niedługo promocji w Rossmanie. Rossman zaprosił mnie do wzięcia udziału w bitwie makijażowej, tak więc potrzebna tutaj będzie Wasza pomoc, ponieważ ja nie ukrywam, że ja chciałabym tę bitwę wygrać. Na dole w opisie będzie informacja, jak możecie na mnie zagłosować i please, please, zróbcie to. No i teraz przejdźmy na początku. Składnia zdania. Nice, 10 na 10, już zaczyna się bardzo dobrze. Jestem ciekawa, na czym dzisiaj skończymy. Więc na początku omówimy sobie zasady promocji w Rossmanie, ponieważ w tym roku weszło bardzo dużo zmian. Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć o tegorocznej promocji w Rossmanie, to będzie ona trwała od 16 do 30 września i w tym czasie nie będzie już stałej zniżki tej cenowej, która była, czyli 50%, tylko będziemy mieli różne zniżki na różne produkty i na różne marki. Niektóre produkty będą na minus 40, inne na minus 50, inne na minus 60, a jeszcze inne na minus 70, a niektóre produkty będą sprzedawane na zasadzie 1 plus 1, czyli jeden produkt kupujecie, a drugi macie gratis. Kolejna nowa zasada to w tym roku nie ma już limitu rzeczy, które kupujecie, tak więc nie musicie już brać 3 produktów. I jeżeli macie na przykład ochotę kupić sobie 20 po tych samych podkładów w tym samym kolorze, to możecie. Nie wiem co prawda po co, ale możecie. Kolejna nowa zasada to nie musicie być członkiem klubu Rossmann, aby skorzystać z promocji. Tak więc tutaj Wasze mamy, ciocie, które są trochę na bakier z technologią, nie muszą już pożyczać aplikacji od Was. Oczywiście dalej warto jest mieć te aplikacje, no bo wtedy przekazujecie punkty na cele charytatywne. No i w tym roku, z tego co się dowiedziałam, przy kasach dla klubowiczów będą rozdawane jakieś tam gratisy za symbolicznego grosza. Co prawda nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jakie to będą gratisy, ponieważ będą one niespodziankami. Tak właśnie będzie się prezentować nadchodząca promocja w Rossmanie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeśli tylko będę wiedziała, to odpowiem. No i teraz możemy przejść do makijażu, który w całości wykonamy produktami, które będziecie mogli w tym roku na tej promocji zakupić. Zaczynam oczywiście od przygotowania skóry i tutaj na początek leci pod make-up krem ze SPF-em. Osobiście nie używam żadnych baz matujących, wygładzających, ponieważ moja skóra właśnie zwalczyła, chociaż no mam też swoje wątpliwości, ale podobno zwalczyła trądzik. Oh well, no nie. Mam nadzieję, że sobie niedługo będzie lepiej. Tak więc sięgam po bazę z Bielendy. Ona się nazywa Glow Essence. Jest to baza nawilżająca, rozświetlająca. Ogólnie przez swoją żelową konsystencję dostarcza skórze bardzo dużo wody. Tak więc jeżeli jesteście przemęczone, pijecie mało wody, żyjecie w dużym stresie, to taka baza jest produktem idealnym dla Was. Sięgam teraz po korektor Infallible Modern Concealer w odcieniu 333. Jest to korektor, który jest bardzo mocny, bardzo ciężki, bardzo gruby. Zakryje dosłownie wszystko. Dlatego też ja zazwyczaj używam go na pryszcze i do filmików używam go pod oczy, albo w ciężkie dni używam go pod oczy. Na co dzień uważam, że pod oczy jest trochę za ciężki. Natomiast jeśli tak jak ja, zwalczyliście trądzik i Wasza skóra odwala różne dziwne akcje, to będzie cudowny pomysł. Przechodzimy do podkładu. Tutaj polecam Wam... Czekajcie, brudne mam. Przechodzimy do podkładu. Dzisiaj użyjemy sobie nowość z Eveline Cosmetics, czyli podkład, który nazywa się Satin Matte Mattifying and Covering Foundation. Nazwa dokładnie opisuje to, co dostajecie w tym podkładzie, ponieważ on zastyga na zupełnie nieklejące matowe wykończenie, natomiast nie wygląda płasko i nie traci lśnienia. Tak więc skóra wygląda jak skóra koreańskich aktorów z ich dram. Naprawdę przepiękne wykończenie. Na mojej skórze ten podkład do 6 godziny spokojnie daje radę bez poprawki. Kiedy zrobię mu poprawkę, to trzyma się jeszcze spokojnie parę godzin dłużej. Tak więc jeśli idziecie do szkoły, jeśli idziecie do pracy, on sobie poradzi z całym dniem. Teraz doskonale widać, jak piękne wykończenie ma ten podkład. On już zasechł, tak więc jak go dotykam, jest zupełnie suchy, nic się tutaj nie transferuje, nie odkleja, a dalej lśni. Więc bardzo polecam. No i przechodzimy do korektora. Mój ulubiony korektor na co dzień od lat to jest L'Oreal True Match, ta srebrna wersja, on jest rozświetlający, lekki, na żywo wygląda przedelikatnie pod oczami. Nie macie tutaj takiej grubej szpachy, naprawdę bardzo piękne wykończenie.
Korektor utrwalam pudrem z Vibo. On delikatnie jeszcze to wszystko rozjaśni. Ogólnie jest transparentny, ale daje takie lekkie rozjaśnienie, więc to też fajnie pomaga jeszcze twarz ukształtować. Dodatkowo utrwalam nim też strefę przy ustach, żeby tam podkład nie zbierał mi się w zmarszczkach. A resztę twarzy zostawiam mokrą, ponieważ takie wykończenie moim zdaniem wygląda najładniej. Do brwi polecam Wam bardzo ciekawą nowość od Eveline i mamy tutaj tusz do brwi. On ma dwa odcienie, ciemniejszy, jaśniejszy. Ja oczywiście używam ten ciemniejszy. Tutaj w opisie jest napisane, że jest to maskara do brwi z zagęszczającymi włókienkami. Rzeczywiście bardzo pogrubia włoski i bardzo dobrze te włoski trzyma na miejscu. Jednocześnie ciągle możecie ruszać brwiami, bo na przykład czasami są takie mocne żele, że jak robi się coś takiego, to ma się wrażenie, jakby ktoś ci zrobił botox, że po prostu starasz się, a masz tak to wszystko utwardzone, że nie idzie. Natomiast ta maskara daje idealny poziom utrwalenia włosków, jednocześnie nie utwardzając nam całej twarzy, więc tutaj bardzo polecam. Ja używam ten produkt, wiecie co, na dwa sposoby. Nie wiem, czy w sumie Wy też tak używacie tusze do brwi, ale ja używam to po prostu jako farbkę i na początku tym tuszem wyrysowuję sobie obrys, kontur brwi i wypełniam jakieś tutaj ubytki. A na koniec jeszcze dodatkowo tuszuję nim włoski i to daje przepiękny efekt, bardzo polecam Wam spróbować. Warto pamiętać, że każdy produkt makijażowy możecie używać według własnego uznania. To, że taki tusz do brwi ma potencjalnie jedno proponowane zastosowanie, nie oznacza, że on musi mieć jedno. Wy możecie go używać naprawdę na różne, najróżniejsze sposoby. Paletka, którą chcę Wam polecić do makijażu oczu, to jeden z moich ulubieńców drogeryjnych, czyli paletka Burn z Eveline Cosmetics. Na początku użyjemy najjaśniejszy matowy cień z tej paletki, żeby zapudrować korektor na powiece, a następnie sięgam po odcień numer 4, którym delikatnie tę powiekę wykonturuję. Ogólnie chciałam Wam pokazać dzisiaj trochę inny make-up, ale tutaj na powiece wyskoczył mi pryszcz, a jak ja mam pryszcze na powiece, to nie jestem w stanie niczego tak dobrze rozblendować, bez plam, bez dziur. Ja nie mam pojęcia, jak ten typ to wyczuł, ale wiedział, kiedy wyskoczyć skubany. Teraz sięgam po odcień numer 5 z tej paletki i palcem nakładam ten lekko opalizujący cień na sam środek powieki. Eyeliner, który Wam polecam na promce, to Eveline Precise Brush Liner. On jest bardzo precyzyjny, bardzo też trwały, nie kruszy się, nie łamie, nie pęka. Ja go generalnie kocham właśnie za ten pędzelek, no i za to, że też bardzo dobrze się rozciera cieniem. Po wyrysowaniu kreski pisakiem od razu zamaczam pędzel do brwi w czerwonym cieniu z paletki Burn i obrysowuję tym cieniem eyeliner z przodu. To troszeczkę ten eyeliner pogrubi i też sprawi, że on będzie ogólnie ciekawszy. A brzegi eyelinera w zewnętrznym kąciku rozcieram ciemnym brązowym cieniem z tej palety. Przechodzimy do tuszu i tutaj chciałabym Wam polecić maskara Twist Up The Volume z Bourjois. I to jest maskara, którą ja w sumie używam bardzo, bardzo dużo w liceum. Ona charakteryzuje się tym, że jej szczoteczka może się zmieniać, jeśli chodzi o gęstość tych jakby ząbków czy włosków. Tutaj sobie po prostu przekręcacie i jest dłuższa, krótsza i zależnie od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć, to używacie innej długości. Ja najbardziej lubię ten tusz używać na tej krótszej, w tej krótszej wersji. Mam wrażenie, że wtedy mocniej pokrywa rzęsy tuszem, no i też pomaga mi je bardziej wypchnąć do góry, bardziej podkręcić. Ja Wam ten tusz polecam w ogóle w wersji Ultra Black, ponieważ ta czerń jest naprawdę powalająca, no i pięknie, naprawdę pięknie wydłuża rzęsy. Dokleiłam rzęsy, które również dostaniecie w Rossmanie, czyli Ardell Wispies Black. Przechodzimy do konturowania twarzy i tutaj chciałabym Wam polecić paletkę róży z Eveline. Ja osobiście w ogóle nie używam tych dwóch odcieni, ponieważ one mają w sobie złote opalizujące drobinki. Natomiast te dwa odcienie to jest życie. Nie miałam już dawno tak pięknych brzoskwiniowych odcieni i mam tutaj wersję jaśniejszą i ciemniejszą, tak więc zarówno bledsze osoby, jak i ciemniejsze mogą tego używać. Nakładam ten róż na niezapudrowany podkład, a i tak nie robi mi żadnych plam. Ogólnie to jest prześwietny produkt, więc polecam. I teraz przechodzimy do rozświetlacza. Tutaj mój ulubieniec, to już jest od dłuższego czasu, nawet tutaj widać, że jest dużo używany, to jest rozświetlacz Vibo ze zmalowaną. Ogólnie marka Vibo robi naprawdę fajne rozświetlacze, więc jeśli ten konkretny kolor Wam nie pasuje, to polecam się przyjrzeć też innym. No ale dla mnie taki właśnie cieplejsze, słoneczne złoto to jest najlepszy kolor rozświetlacza, jaki może być. Z
Zależnie od stanu Waszych ust i wykończenia, które lubicie, w Rosie mamy mnóstwo różnych opcji. Ja w tym momencie mam bardzo wysuszone usta, ponieważ, no szczerze mówiąc, się cały dzień nie wypiłam chyba nawet jednej szklanki wody. I to widać. W sytuacji, gdy nasze usta potrzebują pielęgnacji lub nawilżenia, zresztą teraz idzie jesień, zima, to będziemy tego potrzebować, polecam Wam nowość z Eveline, czyli szminkę Oh My Kiss Lipstick. Tutaj mam odcień 11, który jest przepiękny, zresztą zaraz zobaczycie, jestem zakochana w tym odcieniu. I ta szminka jest właśnie moją ulubioną drogeryjną szminką pielęgnacyjną, ponieważ ona w sobie zawiera masło shea i kompleks peptydowy. To są dwa składniki, które bardzo głęboko wchodzą w usta, wtłaczają te właściwości właśnie pielęgnacyjne. I nie dość, że te szminy mają świetne kolory, to jeszcze usta są wypielęgnowane. Nakładam tę szminkę bez konturówki, ponieważ mam ją dobrze przetestowaną i wiem, że ona się nie rozmywa podczas jedzenia, podczas całego dnia noszenia. Bardzo dobrze trzyma się w liniach. Make-up skończony, więc serdecznie Was zapraszam do komentarzy. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze rossmanowe perełki, co polecacie innym oraz mi upolować. Na pewno będę czytać. Jeśli będzie coś, czego nie znam, to na 100% skorzystam. Zapraszam też Was na Insta, do subskrybowania i widzimy się następnym razem. Cześć! You know that it ain't, don't you? It's over. Watch out for your